A tak, oto on. Uważaj na siebie i lepiej nie rób głupich żartów pod nosem tych bandziorów. Zostaw mnie w spokoju. Cieszy mnie, że dotarłeś tu bezpiecznie. Jak to się stało, że przybyłeś tu przede mną? Podróżowaliśmy przez dziwny wymiar. Kto wie, w jaką odnogę zboczyłeś? No i? Czy będę mógł jeszcze skorzystać z portalu? Dotarliśmy dokładnie na miejsce. Najwyraźniej działa bardzo dobrze. Poinformuję cię, jeśli będę podejrzewać, że może być inaczej. Podróż przez portal jest bezpieczna? Jak na razie nie mam co do tego wątpliwości. Co robiłeś do tej pory? Badam historię budowniczych i próbuję zrozumieć, dlaczego zamknęli portal. Wygląda na to, że usiłowali ukryć miasto przed resztą świata. Wiele lat temu działy się tu straszne rzeczy. Zostali opętani przez jakąś potworną moc. Jeśli wierzyć ich zapiskom, przed zagładą miasta miała tu miejsce straszna wojna domowa. Drogi stanęły w płomieniach.
a w końcu niszcząca powódź przypieczętowała los budowniczych. Ci, którym udało się przeżyć to piekło, odcięli tę część wyspy w nadziei, że uda im się powstrzymać chaos. Powiedziałeś, że nadeszła powódź? Pojawił się przed nimi sam Adanos, chcąc położyć kres ich szaleństwu. Zrównał miasto z ziemią. Czemu budowniczowie oszaleli? Jeden spośród nich oddał się złu. Był to wielki dowódca o imieniu Quachodron. Powróciwszy do domu po zwycięskiej bitwie za murami miasta, przywiódł ze sobą samo zło. Wszyscy jego towarzysze w krótkim czasie popadli w szaleństwo i zaczęli walczyć ze zwykłymi ludźmi. Rozpoczęła się wojna domowa i wszystko zostało zniszczone. A my, głupcy, ponownie otworzyliśmy portal. Mnie się to też nie podoba. Ale jaki mieliśmy wybór? Jeśli nie powstrzymamy tego, co tu się dzieje, Korinis może spotkać ten sam los, który dotknął mieszkańców tego pradawnego miasta. Jak myślisz, co tu znajdziemy? Mogę się tylko domyślać. Lepiej porozmawiaj z Saturasem. On ma jakiś pomysł. Masz jakieś wieści? Fascynują mnie budowniczowie tych ruin. Szkoda, że ich język jest martwy, tak jak oni. Ich potężne rytuały i przywołania nie były w stanie im pomóc. Przywołania? Budowniczowie byli mocno związani ze światem duchów. Jeśli dobrze rozumiem, uważali, że cały czas pozostają w kontakcie ze swoimi przodkami. Dlatego, aby otrzymać od nich rady lub przepowiednie, regularnie odprawiali rytuały przywołania. O ile wiem, ożywieńcy nie gadają zbyt wiele. Budowniczowie nie stworzyli bezdusznych ożywieńców, takich jak zombie czy inne plugawe istoty. Duchy są duszami wielkich wojowników, kapłanów i władców. Nie mam wątpliwości, że naprawdę istnieją. Jak działały te przywołania? Strażnicy umarłych znali specjalne zaklęcia, którymi starali się przebłagać duchy. Opisy, które tu znalazłem, są w większości bardzo mętne. Nieczęsto znajduję jasne odpowiedzi na swoje pytania. Jeśli spotkam ducha, dam ci znać. Tak, koniecznie. Cieszę się, że cię widzę. Obawialiśmy się najgorszego. Co się dzieje? Te tereny są bardzo niebezpieczne. Są tu zwierzęta, których nikt z nas nigdy przedtem nie widział. W pobliżu jest ogromne bagno, które może istnieć już od setek lat. Nie ma dnia, żebyśmy nie zostali zaatakowani przez bestie z bagna. Radzę ci zachować ostrożność, jeśli zamierzasz rozejrzeć się po okolicy. Hej! Którego to nieszczęśnika wysłałeś na bagna? Nazywał się Lens. Chyba nie zaszedł daleko. Nefarius opowiedział mi o potopie. Przekazy głoszą, że Adanos zstąpił z nieba, aby ukarać niewierzących i wygnać ich do królestwa umarłych. W świętym gniewie kazał falom morskim zalać budowniczych tego miasta i zmyć ich z powierzchni. Bagno na wschodzie jest pozostałością po tych wydarzeniach.
Jeśli chodzi o relikty, wydaje mi się, że mam tu coś dla ciebie. Mamy już podobne kamienne tablice. Te już nam się nie przydadzą. Tam musi być coś więcej. Zobaczymy, co uda mi się znaleźć. Dobrze, tylko się pośpiesz. Czas ucieka. Jeśli chodzi o kruka... Przynosisz jakieś wieści? Nie tym razem. Dam ci radę. Nie lekceważ kruka. Rozumiesz? Niech cię chroni Adanos. Co słychać? Słyszysz? Dziwne, prawda? Kamienie teleportacyjne nie działają, ale wciąż słychać szum. Choć nie są aktywne, to drzemie w nich uśpiona energia. Jak myślisz, co może być potrzebne do ich uaktywnienia? Mam pewne podejrzenia. Potrzebuję tylko dowodu na poparcie mojej teorii. Kilka dni temu miałem wrażenie, że gdzieś już widziałem obiekty w podobnym stylu. Podejrzewam, że chcąc je ponownie uruchomić, należałoby w nie wtłoczyć ogromne ilości magicznej energii. Co może zawierać dość energii? Przychodzi mi na myśl tylko jedno. Myślę o jednym z pięciu kamieni ogniskujących, których użyto do stworzenia magicznej bariery w Górniczej Dolinie. Z tego co wiem, miałeś się dla nas zdobyć jakiś czas temu. Tak, pamiętam. Gdzie są teraz kamienie ogniskujące? Zostały mi przekazane. Mam się nimi opiekować, aż znajdziemy dla nich inne zastosowanie. Wygląda na to, że ten czas właśnie nastał. Dość już słyszałem. Daj mi kamień ogniskujący. Zobaczę, czy uda mi się uruchomić teleporty. No cóż, dobrze. Ale uważaj z nimi. Saturas skróciłby mnie o głowę, gdybyśmy je stracili.